Kiedyś centrum nowych technologii, teraz ośrodek postępu technicznego na granicy Katowic i Chorzowa kamień po kamieniu znika z powierzchni ziemi. Nie zgadzają się z tym architekci. Ich zdaniem to zamach na unikatowe w skali kraju budowle. Jest bardzo smutne, ponieważ dzisiaj będziemy się tylko uczyć z książek i ze starych zdjęć o tych obiektach. Niestety obiekt został bardzo zaniedbany i przez to zapewne grozi po prostu, nie daje bezpieczeństwa, prawda? I wydaje się, że być może z tego powodu został rozebrany, ale to jest rzeczywiście bardzo wielka strata dla kultury polskiej, nie tylko Górnego Śląska. Zaprojektowany w większości przez zmarłego niedawno Jerzego Gottfrieda kompleks budynków znika. Wyburzenie zleciły władze Chorzowa. Miasto dopiero rok temu weszło w posiadanie terenu OPT i miało niewiele do powiedzenia w tej kwestii. Budynki należy wyburzyć ze względu na ich tragiczny stan. Gdybyśmy mieli coś ratować, to zostałby tak naprawdę tylko szkielet. Stąd taka decyzja powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, że ze względu na zdrowie, bezpieczeństwo należy je wyburzyć. I z tą decyzją nie zamierzamy dyskutować i właśnie te wyburzenia się odbywają. Mimo protestów środowiska architektów wyburzenia trwają. Prawie wszystkie budynki dawnego ośrodka są rozbierane część po części, a miasto szuka inwestora. Chętnych nie powinno brakować.